Uspokój się wreszcie! Przynosisz nam wstyd, uspokój się, bo inaczej zostawimy cię w sklepie i sami wrócimy do domu. Obniż poziom agresji. Reaguj bez agresji. Inaczej możesz zaognić sytuację. Obniż zdenerwowanie, zaczynając miło rozmowę. Pokaż, że widzisz, co się dzieje. Nie osądzaj z góry, bo ktoś przestanie słuchać. Najlepiej zaoferuj pomoc lub użyj przykładowej historii, tak zwanej z życia z morałem. Daj dobrą radę. Daj do zrozumienia, że bicie, zaniedbanie czy przemoc emocjonalna szkodzi dziecku. Możesz też podzielić się własnym doświadczeniem. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka.